Właśnie ukazała się Twoja nowa powieść pod tytułem Lewantę. Powiedz nam, czym tak naprawdę dla Ciebie jest Lewantę, bo przecież nie jest to tylko andaluzyjski wiatr. Lewantę dla mnie osobiście jest ogromną fascynacją. Lewantę jest zjawiskiem przyrodniczym tak naprawdę, zjawiskiem natury, które tak silnie wpływa na człowieka, że potrafi z niego wyciągnąć wszystko. To, co mamy w środku, to, co jest dobrego, to, co jest złego, wszystkie demony, wszystkie najpiękniejsze rzeczy, to wszystko emanuje z nas w trakcie Lewanty. Lewanta oczywiście w powieści jest też metaforą czegoś większego niż tylko wiatr. Jest pewną siłą, która jest w nas, która jest po prostu naszą siłą napędową, która każe nam gnać ze swoimi marzeniami. Ale w przypadku Twojej bohaterki Lewantę potrafi być również siłą niszczącą, siłą destrukcyjną. Lewanta jest destrukcyjna, jeśli nosimy destrukcję w sobie. Jak mamy w sobie miłość, to Lewanta będzie miłością. Jeśli mamy w sobie czułość, bliskość, potrzebę przyjaźni, tym będzie Lewanta. Jeśli mamy w sobie potrzebę zostawiania ze sobą zgliszcz, tak się właśnie stanie. Mieszkasz w Andaluzji na co dzień, a razem z Tobą zawędrowały tam Twoje książki. Masz już angielskie tłumaczenie swojej pierwszej powieści Kosowo. Na ile Twoje opowieści są uniwersalne dla ludzi z innego kręgu kulturowego? Na ile oni wyrażają zainteresowanie tymi książkami? Kosowo jest opowieścią absolutnie uniwersalną. Wiem o tym, ponieważ wiele osób z różnych kręgów kulturowych, z różnych krajów, czytając tę wersję roboczą tłumaczenia Kosowa na angielski, przyznało, że odnajdują w nim swoje przeżycia, swoje lęki, swoje rozterki. Lewantę z kolei ze względu na dużą specyfikę tego wiatru, który występuje w Andaluzji, w szczególności w prowincji Cadiz, wzbudził ogromne zainteresowanie w Hiszpanii. Większość moich znajomych bardzo mocno się identyfikuje z tą historią, choć znają bardzo pobieżnie, tylko i wyłącznie z moich słów, z moich relacji. Ale myślę, że za każdym razem, kiedy rozmawiam o moich bohaterach, o powieściach, o historiach, które piszę, zawsze spotykam się właśnie z taką reakcją. Tak, to jest też nasze życie, bez względu na to, skąd pochodzi mój rozmówca. Myślisz o hiszpańskim tłumaczeniu swojej książki? Tak, myślę, że hiszpańskie tłumaczenie, w szczególności Lewantę, znalazłoby bardzo duży oddźwięk. I po okresie promocji Lewantę w Polsce na pewno spróbuję się zająć poszukiwaniami hiszpańskiego wydawcy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników strony Zupełnie Inna Opowieść.